Nie będę komentował mojej krótkiej rozmowy z prezydentem Obamą, bo zobowiązaliśmy się obaj do dyskrecji, ale oczywiście pytał o moją ocenę sytuacji i w Europie, w związku z, no, z sytuacją w Europie, ale także sytuacją w Polsce, ale nie będę tego komentował. Wielu innych kolegów, premierów, prezydentów pytało mnie, muszę powiedzieć, że najbardziej, największe zainteresowanie, i to jest smutne, budziły dwie sprawy. Byłem trochę tym zaskoczony, ale po chwili zrozumiałem dlaczego. To były pytania o Puszczę Białowieską i o stadninę koni. Może dlatego, że to jest, ma też taki wymiar symboliczny. Ja tak osobiście też muszę powiedzieć, że dla mnie jako Polaka ktoś, kto wycina staro drzewo albo doprowadza do śmierci koni w takiej stadninie jak Janów, robi się po prostu straszne rzeczy. I zastanawiam się, czy nie zaczną strzelać do bocianów na przykład też.